Dzień dobry, kochani. Witajcie w tą piękną niedzielę. No, wczoraj Ania poszła na spacer z psem i nie powstrzymała się. I zebrała 3 kilo kurek i 2 prawdziwki. Kurek? Maślaków. A o kurkach myślałem. Maślaków i 2 prawdziwki. A teraz no, jedziemy na obiad. Ma być na pewno rosół, bo to już nam Jurek za... tego, co się mówi? Zapowiedział, dziękuję ci. No i drugie, dzisiaj myślę, że uda mnie się zrobić filmik. Postaram się nie zapomnieć o tym, przepraszam was za to, ale po prostu ja tam zawsze takie dobre jest jedzenie, że po prostu wow. Dobra, słuchajcie, no to do zobaczenia u Jurka. No powiem wam już jeszcze raz. Już gębę włożyłem w tą pyszną zupkę borowikową, ale sobie przypomniałem, że miałem nagrać, więc nagrywam, a pokażę wam tutaj jeszcze. Dostaliśmy od Jurka prawdziwki, żebyśmy sobie na kolację zrobili jajecznicę z prawdziwkami. No więc miłego oglądania dalszej części. Jeszcze pokażę wam na drugie, będziemy mieli klopsiki. Jejku, jejku, ale się najadłem. Jejku, jejku, jakie to dobre było, powiem wam. No tak to jest, że wchodzę do Jurka i zapominam o Bożym świecie. Jeszcze dzisiaj Jurkowie przynieśli 2 takie wielkie kosze prawdziwków. Jurek przyszedł nam pokazać i mówi, a czekajcie, dam wam troszkę, to sobie zrobicie na kolację jajecznicę. No tak, pokazywałem, ale chcę to... Historię opowiedzieć. Tak, ale oczywiście musi mi się ktoś... wtrącić. No bo się zdziwiłam, no. No i mówi Jurek, to ja wam dam, wybierzcie sobie. No i Ania nam wybrała. Oj. Nie, właściwie to Jurek nam wybrał. Aha. No, więc właśnie jeszcze podeszliśmy raz do sklepu. Ja się zatrzymuję przy stacji. Wiem, pamiętam. Dasz mi kartę? Dam. Dobra, będę musiał to jeszcze raz nagrywać, bo przecież Ania musi poruszać trywialne sprawy teraz, jak nagrywam. Dobra, czekajcie, zaraz wrócę, rozmówię się z nią. Zaraz będzie błękitna. No dobra, rozmówiłem się już z małżonką. Wie, że ma się powstrzymać od durnych komentarzy. Słuchajcie, no dzisiaj jest niedziela i będziemy się relaksować. Dzisiaj czeka nas przyjemne czesanie chłopców. Kania w ogrodzie dalej rośnie, tak jak mówiłem. Na razie jeszcze jej nie zrywamy, poczekamy może jutro, prawda? No, bo jeszcze za małe. Znaczy, no, wylata, ale po co? No, a jutro dajemy auto do warsztatu, więc po południu wstawimy. Mamy nadzieję, że do popołudniowego wtorku, wtorkowego popołudnia nam to ogarnął. Cóż, zostaje mi wam życzyć miłej niedzieli. Dzisiaj troszkę wcześniej wrzucę, żebyście się nacieszyli.